Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu, ponieważ już myślałem, że nie dotrę do domu i że będę z samochodu do Was mówił, ale udało się. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tego typu tematy możemy podejmować. Temat właśnie oddechu, temat chóru jako takiego miejsca, w którym możemy się tak naprawdę w jakiś sposób leczyć. Uwielbiam te dwa światy, uwielbiam świat medycyny, jestem lekarzem na co dzień, pediatrą, ale uwielbiam też świat muzyki, śpiewam, czasem gram na deskach teatru amatorskiego i szukałem właśnie takiego pomysłu, jak połączyć te dwa światy, tą medycynę moją, trudną, skomplikowaną. Widzę, że tutaj też jest Kacper, więc pewnie też zrozumie, o czym mówię. I ten świat właśnie muzyki, świat artystyczny, świat takiego wyrazu, tego, co tam gdzieś w środku w duszy gra. Bardzo się cieszę, że nasi goście przyjęli zaproszenie. Bardzo się cieszę, że Justyna zorganizowała to technicznie, bo jak zdążyliście na początku zauważyć, moje ogarnięcie w sprawie Zooma jest dosyć takie słabe. Tym bardziej cieszę się, że ja Was widzę, ja Was słyszę i że Wy mnie widzicie i słyszycie. I bardzo serdecznie Was zapraszam właśnie do tego, myślę, że bardzo interesującego webinaru. Ja też z wielką przyjemnością będę słuchał. Dobrze, ja bym w takim razie, dziękujemy Ci, Karolu. Ja bym jeszcze teraz w takim razie poprosiła chyba Krzysia, bo wierzę, że Agnieszka ma chyba jakieś problemy techniczne, tak? Nie, Agnieszkę widać, siedzi gotowa. Siedzi gotowa, to czemu jej nie widzę? A widzę, widzę, witam Cię, Agnieszko. Dobrze. Poprosiłam, żebyś się odmutowała w takim razie. Musisz się odmutować. O, okej. No to zaczynajmy w takim razie. Dobry wieczór. Ja próbowałam się odmutować, ale coś tutaj jeszcze Zoom ze mną walczył, także może dlatego. To jestem na wizji, jestem na fonii. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie wszystkim i Krzysiowi szczególnie. Krzysiu, macham Ci. I teraz będę starała się udostępnić prezentację. Zobaczymy, z jakim sukcesem. Przy okazji od razu powiem, że tutaj chciałabym zaproponować, zainteresować Państwa taką właśnie dosyć specyficzną techniką oddechową. I teraz proszę mi dać znać, czy będzie moja prezentacja widoczna. No, na razie tutaj mam jakieś jeszcze problemy faktycznie. Prawdopodobnie musisz być hostem. Ja cię teraz zrobię hostem, ale potem będziesz musiała tego hosta oddać. Chyba tak. No moment. Dobra. Coś tu nie jest, tak. Chwilka, momencik. Już sekunda, make host. Dobra, teraz się powinno udać już. O tak, teraz to jest chyba inna jakość życia. To teraz mi proszę dać znać, czy widać moją prezentację. Tak, widać. Super. I pokaz slajdów. Jest. To jest moja przygoda z oddechem i ona nosi tytuł Mniej znaczy więcej. I jak Państwo powiecie, a taki tam slogan i znamy, tak, 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 znamy, ale, tak, zawsze jakieś tam się ale pojawia, to ja bym tutaj powiedziała jednak, że z dużym naciskiem na mniej robi tam dużą korzyść. To jest technika opracowana przez rosyjskiego lekarza jeszcze w ubiegłym wieku, Konstantyna Butejkę, i rozpropagowana też na Zachodzie. Ja jestem instruktorem w trakcie certyfikacji, kończyłam w szkole, której logo tutaj Państwo macie, czyli Butejko Clinic International, pod
okiem Patryka McCowna i on jest takim też żywym przykładem działania tej metody, ponieważ cierpiał na astmę bardzo wiele lat i wyleczył tę astmę właśnie oddychając metodą doktora Butejki. Zanim ja Państwa zaproszę też do takiego spróbowania tej metody, paru ćwiczeń, to oczywiście jestem winna trochę teorii jednak, ponieważ to nie jest wcale takie proste, żeby tak naturalnie jakoś przyjąć, że oddychajmy mniej, tak? No bo takie jest główne hasło tutaj. Czyli muszę tutaj na pewno odnieść się do tego, że na tyle, na ile mam doświadczenie ze swoim ciałem, czy też właśnie w różnych ćwiczeniach, to nasz organizm jest naprawdę takim wspaniale zaplanowanym mechanizmem, tak bym powiedziała, i na pewno ma ogromną zdolność samoregulacji, samonaprawiania, tylko wystarczy mu nie przeszkadzać. No więc w tej metodzie my mówimy o tym, że po prostu trzeba wzmacniać siłę jeszcze organizmu poprzez taką podstawową czynność, jaką jest oddychanie. I tutaj właściwie pracujemy nad takim kontrolowanym ograniczaniem oddechu i przez to zmianą biochemii, to nawet może nie tyle właśnie biomechaniki, co biochemii, i takim pilnowaniem też rytmu. No to na pewno Państwu śpiewającym jest bardzo bliskie, ale też ja tutaj na pewno będę to podkreślać, że ze względu na to, że Państwo śpiewacie, to możecie mimowolnie połykać powietrze, tak? Możecie nabierać powietrze ustami, no i to w tej metodzie oczywiście jest traktowane jako taka rzecz niekorzystna, tak bym powiedziała, ponieważ chodzi tutaj generalnie o oddychanie funkcjonalne, tak jak widać na slajdzie, czyli takie optymalne oddychanie, takie, które możemy wypracować po zmianie nawyków, no bo każdy z nas ma jakiś sposób oddychania, tak bym też powiedziała, bo jesteśmy wszyscy różni i w związku z tym można powiedzieć, że mamy jakieś nawyki, a nawyki zawsze można zmieniać i na przykład można wypracować nawyki oddychania takiego trochę bardziej oszczędnego, tak bym powiedziała. Natomiast to, co jest tutaj absolutnie kluczowe, to żeby oddychać tylko i wyłącznie przez nos, ponieważ usta służą do jedzenia, czy też do picia, a nie służą do jedzenia powietrza. To jest pierwsza rzecz. Ja jeszcze do tego wrócę, do nosa. No i oczywiście to oddychanie też powinno być takie spokojne, wolne, delikatne, ciche nawet. Tutaj bardzo często jest podkreślane, żeby ono było niezauważalne, żeby to nie były jakieś takie gwałtowne ruchy, które są widoczne w klatce piersiowej, szczególnie w tej górnej części, czyli w tym torze górnożebrowym tak zwanym. No i oddychanie przeponowe, ale to chyba Państwu w tym gronie tłumaczyć nie trzeba. No i drodzy Państwo, korzyści z takiego oddychania to jest przede wszystkim wyciszenie organizmu i to jest na pewno bardzo przydatne w takim naszym zabieganiu codziennym, ponieważ może w sytuacjach stresowych regulować organizm i ja się zainteresowałam tą metodą przede wszystkim z tego względu, no poza tym, że też łykam powietrze gadając, bo pracuję na uczelni, więc prowadzę zajęcia dla studentów i też mówię sporo w pracy. No więc tutaj właśnie to uspokojenie, takie wyciszenie to jest pierwsza korzyść, druga to optymalne dotlenienie, tak jak nam ta metoda pokazuje. No i też bardzo ważna rzecz, czyli to, czego się wyuczymy, co będziemy jakoś tak właśnie monitorować w ciągu dnia, jeśli chodzi o swój oddech, organizm przyjmie jako taki nawyk i w związku z tym potem będzie powtarzał to też w czasie snu, kiedy tak naprawdę nie będziemy kontrolować tego oddechu. Więc ten wypracowany nawyk za dnia jeszcze nam tutaj przysłuży się lepszym oddechem w nocy, a co za tym idzie lepszym snem, no i lepszym wypoczynkiem, a to jest taka kluczowa sprawa. No i oczywiście bardzo często tutaj osoby zajmujące się metodą Butejki podkreślają, że większość osób jednak oddycha przez usta, że za często, że te oddechy bywają nieregularne i szybkie i że jest też propagowany taki tak zwany głęboki oddech, który ma uspokajać, tak, czy ma nas właśnie odpowiednio dotlenić. I to no tutaj w tej metodzie jest nieprzyjmowane, tak powiem eufemistycznie, czyli właśnie coś takiego, usiądź, uspokój się, weź głęboki oddech.
Nie ma czegoś takiego. To znaczy, to jest tutaj tak interpretowane jako taka reakcja, czy od razu taka czynność, która wywołuje reakcję stresową w organizmie, ponieważ organizm dostaje bardzo dużo nagle powietrza i zastanawia się, dlaczego tak i co teraz ma z tym zrobić. No jest oczywiście też tutaj wiele przyczyn, do których ja zaraz przejdę, dlaczego tam tego powietrza się więcej pojawia. Generalnie to uznajemy za nadmierne oddychanie, czy tak zwaną hiperwentylację, a tu chodzi o to po prostu, że dostajemy zbyt wiele powietrza, niż jest nam potrzebne, czyli jest to porównywane do przejadania się. I podobnie jak idziemy na dietę, jeżeli chcemy schudnąć, no to tutaj też idziemy na taką dietę powietrzną, tak to jest określane, jeżeli chcemy wypracować te optymalne nawyki oddechowe, czy właśnie to oddychanie funkcjonalne. A w wielu takich technikach relaksacyjnych, bym powiedziała, ćwiczeniach różnych, czy od wielu instruktorów takich fitness też usłyszymy właśnie o tym głębokim oddychaniu, natomiast mało kto mówi o tym, że jest coś takiego opiętość oddechowa i że naprawdę my nie potrzebujemy aż tyle powietrza. I teraz, jak już tak trochę pewnie my zabrzmiałam tutaj pesymistycznie, że tak nie bardzo sobie dajemy radę z tym oddechem, to żeby się Państwo tam nie winili za bardzo, że to każdy taki winny tam siedzi, bo coś robi albo nie robi czegoś, to ja chciałam powiedzieć, że my generalnie jesteśmy bardzo tu cywilizacyjnie obciążeni, czy są w jakimś środowisku przyszło nam żyć w tym momencie i że nasz organizm tak nie do końca jest do tego dostosowany ewolucyjnie, to trzeba zawsze mieć na uwadze. To nadmierne oddychanie bierze się po prostu z tego trybu życia, który prowadzimy. Tak? Jest bardzo wiele czynników w środowisku, które po prostu powodują, że nasz organizm automatycznie reaguje właśnie takim łapaniem powietrza, takim oddychaniem. I tu pojawiają się takie najczęściej przyczyny, jak właśnie siedzący tryb życia, brak ćwiczeń fizycznych i podkreśla się, że nasi przodkowie ruszali się dużo więcej w ciągu dnia. Czy też nieprawidłowa dieta, ale tutaj bym też podkreśliła to, że mamy bardzo wiele przetworzonej żywności i ta reakcja organizmu na przetworzoną żywność, no to też jest właśnie takie nadmierne oddychanie. No to też muszę wymienić spożywanie alkoholu, ale nie będę komentować. No i właśnie nadmierne mówienie, proszę Państwa, a tutaj jest to bardziej jednak ukazywane w takim kontekście pracowym, tak zawodowym, tak bym to powiedziała, ponieważ zdecydowanie więcej musimy mówić w pracy niż nasi przodkowie, też to jest podkreślane i wtedy, tak jak mówiłam, bezwiednie łapiemy jednak to powietrze i przekarmiamy się. No stres to już pojawił, chyba też nie trzeba tego wyjaśniać. No i rzecz jasna pojawia się sporo dolegliwości związanych z górnymi drogami oddechowymi. Jest tutaj przede wszystkim jest bardzo wiele badań, tak, bardzo wiele jest takich artykułów, które są poświęcone tej metodzie i astmie właśnie, czy wspomaganiu w leczeniu astmy. I tak jak już wspomniałam, sam ten właśnie instruktor, nasz główny nauczyciel też się wyleczył z tego schorzenia. No i oczywiście to nadmierne oddychanie, drodzy Państwo, bierze się też z takiego powszechnego przekonania, że trzeba dużo oddychać, żeby było lepiej, czy że trzeba głęboko oddychać, żeby było lepiej. No a ta metoda to obala. Jeszcze na sam koniec tu wymienię zanieczyszczenia środowiska, które też nam nie sprzyjają w takim regulowaniu oddechu, no i przegrzewanie się, tak? Czyli zbyt ciepłe otoczenie, nasze powietrze w otoczeniu i organizm też się chce samoregulować oddychając. Tak więc tyle mamy z takich głównych przyczyn i obiecałam, że wrócę do nosa, no to wracam do nosa i od razu Państwu uspokoję, że nawet jeśli byście nie mieli ochoty żadnej z tych technik, z tych metod tutaj zastosować konkretnie, to już samo przejście na oddychanie tylko i wyłącznie nosem jest uznawane za bardzo, bardzo korzystne, bardzo wspomagające organizm. I tutaj przede wszystkim ze względu na regulowanie tej objętości powietrza nabieranego, no bo jednak nabieramy mniej, prawda, tym aparatem. To jest bardzo podkreślone w metodzie utejki, że tylko nos jest do oddychania i że on jest najbardziej idealnym tutaj, że tak powiem, narządem.
bo jest też naturalnym filtrem powietrza, czyli wszystkie te nieprzyjazne rzeczy, które mamy w środowisku, które by ewentualnie tam mogły nam zaszkodzić, powinien przefiltrować. Też to, że nawilża, że ogrzewa powietrze, jest bardzo ważne. No, że oczywiście współgra tutaj z przeponą i że ma wpływ w związku z tym też na układ przyspółczulny. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest bardzo często pomijana, czyli tlenek azotu, który jest produkowany przez zatoki, który bardzo ważną rolę odgrywa w sterylizacji powietrza chociażby, ale nie tylko, bo też im więcej z takim łagodnym oddechem dostaje się go dalej do płuc, to tym lepiej następnie pracują wszystkie naczynia krwionośne, ponieważ są rozszerzane i ten układ oddechowy wtedy ma optymalną sytuację, optymalne działanie, można powiedzieć. Więc to tak oczywiście pokrótce tutaj pokazując Państwu te najważniejsze aspekty, bo nie mamy zbyt wiele czasu, a jeszcze chciałabym, żebyśmy troszkę pooddychali, jeśli Państwo mieli gotowość i ochotę oczywiście. Więc jeszcze tutaj, zanim Państwa zaproszę do sprawdzenia się w takich ćwiczeniach wstępnych dosyć, kilka słów na temat hiperwentylacji, bo ja użyłam już tego słowa i żeby tutaj było jasne, o co pan doktor Butejko walczył tutaj, tak, o zrozumienie czego, jakich konkretnie procesów. No więc to opiera się na tym, że jeżeli będziemy hiperwentylować i będziemy się przekarmiać powietrzem, to dostarczamy ostatecznie zbyt dużo tlenu do organizmu i wcale tyle nam jest niepotrzebne, bo wtedy spada drastycznie poziom dwutlenku węgla, który dostał bardzo czarny PR, można powiedzieć, i też trochę niesłusznie, bo jest to gaz niezwykle potrzebny w naszym organizmie, ponieważ jego odpowiedni poziom powoduje, że więcej tlenu uwalnia się do narządów, do tkanek, a w przeciwnym wypadku mamy taką sytuację, że ta cząsteczka się przykleja bardzo do hemoglobiny, tak, i nie chce się tam uwolnić, więc nie mamy odpowiedniego nasycenia tutaj tlenem. I to jest nazwane efektem Bohra, ponieważ w 1904 roku, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie Christian Bohr odkrył ten efekt. Czyli to jest właśnie dowód na to, że nie jest absolutnie potrzebne nam wiele powietrza, że ta objętość oddechowa powinna być redukowana. I tutaj między 4 a 6 litrów generalnie na minutę tak jest podawane jako prawidłowa, bo przy nadmiernym oddychaniu po prostu mniej tlenu jest uwalniane do tkanek. Chociaż mogłoby nam się wydawać, że jest właśnie odwrotnie, że głęboki, że dużo powietrza, to wtedy będzie lepiej. A tu właśnie okazuje się, że dokładnie przeciwnie. I teraz, drodzy Państwo, może tak być, że my właśnie oddychamy całkiem dobrze. Ja też nie chcę tutaj absolutnie sugerować, że Państwo macie jakieś złe nawyki, ponieważ przy pierwszym bardzo prostym już takim wstępnym pomiarze, jaki robimy, może się okazać, że Państwo macie świetny wynik. Chodzi o pauzę kontrolną tutaj. No, metoda jest bardzo mocno powiązana z obserwacją swojego organizmu, z taką uważnością na siebie. Trzeba się w siebie wsłuchać trochę, w ciało swoje i w oddech i zobaczyć, jak tak naprawdę się oddycha. My też zachęcamy do tego, żeby rysować linię, jak sobie wyobrażamy, że ten oddech przebiega. I tych wykresów trochę się pojawia, zresztą tutaj będą, no już jest jeden i jeszcze na slajdzie z ćwiczeniami też będą wykresy, żeby to pokazać, bo to lepiej jednak ilustruje, o co chodzi z tym nabieraniem oddechu, wydychaniem i zatrzymywaniem go. Pauza kontrolna to jest pomiar objętości oddechowej naszej po prostu. I ona ma być wykonana w ten sposób, że my nie czekamy, aż będzie strasznie, tylko czekamy do takich pierwszych wyraźnych oznak, czyli nie do nadmiernej potrzeby oddechu, tylko do pierwszych wyraźnych oznak, że już potrzebujemy zaczerpnąć powietrza. To jest zazwyczaj takie napięcie w gardle, samoistny skurcz, ono się troszkę unosi tutaj, ewentualnie w brzuchu, czy skurcz przepony i potem to rozpoznajemy. Pauzę kontrolną, od razu powiem, najlepiej jest zmierzyć rano po przebudzeniu, i
Tutaj robimy to na siedząco. Staramy się, żeby nasze plecy były proste, żeby były wyciągnięte, głowa do góry. No i oddychamy bardzo zrelaksowani, swobodnie. Robimy taki normalny wdech, normalny wydech. Nic nadmiernie nie oddychamy na zapas. I następnie wstrzymujemy oddech, tak jak tutaj jest po tych dwóch wdechach, wydechach pokazane na wykresie. Wstrzymujemy do tego momentu, kiedy poczujemy, że tam właśnie nam organizm daje sygnał i włączamy oczywiście stoper pomiędzy tym zatrzymaniem tutaj, a tą pierwszą potrzebą zaczerpnięcia powietrza. Liczymy sobie, ile tych sekund jest. Ta pauza może być bardzo różna. Są takie przypadki, że ona tylko 5 sekund wynosi 10-15, no to generalnie wtedy trzeba trochę popracować, tak, nad tym, ale zdarza się, że ktoś już ma 20-25, to jest uznawane za bardzo dobry wynik. Tutaj doktor Butejko miał wysoko postawioną poprzeczkę, czyli takie dążenie do 60 sekund tej pauzy kontrolnej. Natomiast w metodzie raczej mówi się o tym, że między 25 a 40 to już jest bardzo dobry wynik, potem generalnie powyżej tę pauzę kontrolną uzyskujemy przez to, że wprowadzamy ćwiczenia fizyczne i w tym czasie ćwiczeń jednak oddychanie przez nos tylko i wyłącznie rzadko kiedy przez usta, to zależy też od wysokości, że tak powiem, tej liczby, którą tutaj uzyskujemy w pauzie kontrolnej. No i tutaj trzeba też dodać, że oczywiście mięśnie produkują też dwutlenek węgla w czasie ćwiczeń, więc generalnie im więcej go jest w organizmie, to tym bardziej pracujemy tutaj nad tą właśnie walką z, tak powiem, przenośni z tym efektem Bohra właśnie, czyli żeby lepiej się nasza krew nasycała tlenem. I teraz oczywiście trzeba bardzo wyraźnie to podkreślić, zanim cokolwiek będziemy robić, że wszystko robimy zgodnie ze swoim organizmem. Nic nie może być na siłę i nie może stresować organizmu. Tutaj nie ma czegoś takiego, że absolutnie tyle i nic mniej, albo dokładnie w tym momencie trzeba zrobić to czy tamto. Tutaj mam trochę takie elastyczne podejście, czyli można sobie te granice samemu wyznaczać, jeżeli Państwo nie macie gotowości, żeby zacząć od danego ćwiczenia i zrobić dokładnie tyle sekund, ile jest wskazane, no to oczywiście trzeba to zredukować, tak do siebie, po prostu przystrzec odpowiednio do siebie i to jest jak najbardziej ok. Tych ćwiczeń jest niewiele, ale no trzeba wykonywać je regularnie. Trzeba dbać o to, żeby znaleźć czas w ciągu dnia na te ćwiczenia. Od razu powiem, że no zgodnie z zaleceniami doktora Butejki to co godzinę przez 10 minut, ale tutaj też trzeba uznać, że to jest raczej dla osób, które faktycznie mają problem jakiś medyczny, tak, że rzeczywiście mają jakieś schorzenie związane z górnymi drogami oddechowymi i powinny po prostu systematycznie pracować, żeby lepiej oddychać, chociażby na przykład przy astmie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wspieranie tych obszarów, które potrzebujemy, czyli chociażby, no nie wiem, takie właśnie relaksowanie się, odstresowywanie się, to wydaje mi się, że można przyjąć to, co no, w metodzie uznajemy za takie optymalne, czyli 20 minut rano, 20 mniej więcej gdzieś w połowie dnia, 20 wieczorem przed snem, jeżeli to jest możliwe. I taka godzina w ciągu dnia, na sam początek oczywiście, żeby ten nawyk zmienić, to już jest bardzo, bardzo dobrze. To ma być też pozytywnym doświadczeniem zmniejszania oddechu. Jeszcze raz to bardzo podkreślę, żeby nie odczuwać takiego dyskomfortu, który powoduje jakieś tam napady, na przykład lękowe, tak, czy paniki. I w każdym z przypadków można, tych takich oczywiście lżejszych, czy kiedy nie mamy jakichś ograniczeń medycznych, dodać jeszcze ćwiczenia ruchowe, których tu oczywiście nie zrobimy. Ja bym Państwu proponowała natomiast zrobić coś takiego, co się nazywa bardzo przyjemnie, czyli ćwiczeniem zredukowanego oddechu na piórko. To jest jeden z wariantów w całym tym zestawie tych ćwiczeń, które mają na celu redukować oddech. I tutaj rzeczywiście no, staramy się wprowadzać mniej powietrza do nosa, ale oddychamy cały czas przez nos, proszę pamiętać, i wdech przez nos i wydech przez nos. Ćwiczenia wykonujemy
Generalnie raczej na siedząco, no, chyba że mamy jakieś tam ruchowe właśnie, czyli tak zwane kroki, no to wtedy trzeba wstać i biegać, ale jesteśmy webinarowo, tak internetowo, czyli siedzimy i należy się wyprostować, ale zrelaksować, nie napinać, raczej ramiona w dół, raczej starać się wyciągnąć głowę do sufitu, tak sobie wyobrazić, że tam na czubku jest sznureczek, który jeszcze ktoś pociąga i trochę wyżej głowa przed sobą, jeżeli ktoś z Państwa jest gotowy, ma ochotę, żeby poćwiczyć teraz, to jest, mam nadzieję, na to chwilka. I piórko, ta nazwa bierze się stąd, że używamy palca, który kładziemy pod nosem i on ma być takim naszym piórkiem, czyli wyobrażamy sobie, że jak wdychamy powietrze bardzo powoli i delikatnie i wydychamy je, to ani drgnie to piórko, stąd ta nazwa. No to oczywiście ideałem jest, żeby jak najmniej odczuwać ciepła na tym palcu w momencie, kiedy wydychamy powietrze, bo ono naturalnie jest ogrzewane przez nos, to już o tym mówiłam. I tutaj mamy, drodzy Państwo, takie zalecenie, że można przez nawet 4 minuty, jeżeli ktoś ma gotowość na to, w ten sposób właśnie oddychać sobie tak bardzo powolutku powietrze do nosa wciągać i następnie wydychać. Bardzo powolutku. I staramy się uważnie obserwować swój oddech, swoje ciało, jak ono reaguje na coś takiego, szczególnie jeżeli jesteśmy na samym początku takich ćwiczeń. Dopiero przyzwyczajamy organizm do tego, że będzie dostawał trochę mniej powietrza, to w każdym momencie możemy przerwać. Tutaj absolutnie właśnie nie ma czegoś takiego, że trzeba tyle zrobić i koniec, tylko jeżeli Państwa na przykład tutaj już to w jakiś tam sposób zaniepokoi, czy cokolwiek innego się stanie, to można na chwilę przerwać i wrócić do normalnego oddechu. Tutaj wykres, którym dysponujemy, pokazuje nam, że w takim zwyczajnym oddychaniu troszeczkę więcej oddychamy i może trochę jest szybciej wdech, wydech, natomiast tutaj możemy przejść na coś takiego bardziej spłyconego i on się wydłuży i będzie też właśnie no taki, bym powiedziała, mniejszy, tak? Czyli bierzemy mniej powietrza do nosa i mniej tutaj, tym lepiej i staramy się to po prostu doświadczać, ale trzeba w tym doświadczeniu być, tak jak mówię, uważnym i trzeba być też takim otwartym dosyć. I można oczywiście sobie ustawić zestaw ćwiczeń. Ja tutaj, tak jak mówię, no pokażę tylko z powodów czasowych dwa, ale zazwyczaj tak właśnie robimy, że ustalamy jakiś konkretny zestaw ćwiczeń na te powiedzmy 20 minut. Te ćwiczenia można też czasem wciągać gdzieś tam w takie czynności codzienne, na przykład to, które teraz pokażę, jest takim dobrym, bo to na piórko to może nie zawsze, tak, bo ktoś będzie nas obserwował w takiej sytuacji typu kolejka albo w samochodzie i powie, coś tu, te korki niedobrze wpłynęły na kierowcę. Natomiast to, które pokażę teraz, które nazywa się wiele krótkich wstrzymań oddechu, to już bardziej damy radę zrobić kiedykolwiek. To jest też takie rozgrzewające czasem, polecane po prostu dla wszystkich, dla osób, które mają różne problemy, też różne schorzenia, jest ona na sam początek ok. Bo tutaj też możemy sobie wstrzymywać ten oddech na troszkę krócej niż jest zalecane, bo na przykład możemy, od razu tutaj powiem, że jeżeli ktoś ma bardzo krótką pauzę kontrolną, przy tym pomiarze takim właśnie porannym, czyli takim najlepszym, najbardziej optymalnym, na przykład 5 sekund tylko, no to zakładamy, że na połowę mniej więcej tego czasu jest w stanie tylko wstrzymać oddech. Więc absolutnie odpada tutaj te 5 sekund, które jest tutaj na wykresie pokazane. Tak? No generalnie przy tym wstrzymaniu oddechu, który tutaj mamy, jest taki cykl, że bierzemy normalny wdech, normalny wydech, nic na zapas, bardzo taki spokojny, zrelaksowany, też tak sobie siedząc swobodnie. I następnie przez 5 sekund zatrzymujemy oddech. Oczywiście w tym ćwiczeniu można zatkać nos, tak? Czyli jeżeli ktoś nie ma pewności, że nie będzie oddychał, to musi się wspomóc w ten sposób, ale przecież damy radę chyba też to zrobić bez zatykania dziurek, prawda? Czyli możemy właśnie po prostu przestać oddychać na 3-5 sekund i wtedy po prostu bierzemy wdech,
wydech i na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wstrzymujemy oddech i potem znowu bierzemy normalny wdech i normalny wydech. Przez 10 sekund powtarzamy te normalne wdechy i wydechy. Właśnie nie gwałtownie, nie rzucamy się z powrotem na powietrze gwałtownie po wstrzymaniu oddechu. I to jest takie ćwiczenie, które możemy nawet powtarzać przez 10 minut, że tak jest zalecane, jeżeli jest u danej osoby gotowość na to, tak? Czy też właśnie taka czasowa dyspozycja. I ono jest właśnie bardzo proste. Ja na przykład je wykonuję jadąc samochodem bardzo często, bo tak jak mam taki większy korek właśnie i żeby się nie denerwować, to tak się ładnie uspokajam tutaj. 5 sekund wstrzymywania, potem 10 sekund normalnego i znowu 5 i tak się wyciszam. Także takie mamy tutaj przykłady. Dwa podstawowe. Oczywiście, tak jak mówię, tego ostatecznie, jakbyśmy podsumowali, bardzo wiele więcej nie ma, bo my generalnie no, wyliczamy tutaj 6, powiedzmy, takich głównych ćwiczeń, przy czym one mają też swoje warianty, bo też trzeba dodać. I na tym bazujemy. No i w zależności od tego, z jakim problemem przychodzi dana osoba, to staramy się dopasować zestaw do tej osoby, bo tutaj też jest wiele osób, które mają problemy ze snem, na przykład problemy z chrapaniem. No, ta metoda jest polecana w takich przypadkach, też w różnych takich właśnie sytuacjach stresujących, jakichś niepokojach, jakichś takich właśnie stanach depresyjnych. No i tak jak już mówiłam, na pewno astma i też problemy z ciśnieniem. Także tak bardzo w skrócie, bo czas mamy ograniczony, ja też nie chcę Państwa tutaj bardzo dużo jakoś obarczyć tym wszystkim. To były takie podstawy teoretyczne, takie podstawy też ćwiczeniowe, absolutne. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę coś się więcej dowiedzieć, to ja jestem jak najbardziej otwarta, żeby Państwu wyjaśnić, o co dokładnie chodzi, czy co można zrobić w danym przypadku, czy jeżeli ktoś z Państwa będzie miał taką gotowość, żeby poćwiczyć, to jak najbardziej. Tutaj oczywiście każdy idzie indywidualną drogą i sprawdza, co mu najbardziej pasuje, więc taka moja propozycja, powiedzmy, dla Państwa. Na trochę takie antidotum też powiem na to, że w czasie śpiewania Państwo dużo tego powietrza przyjęliście na przykład. To bardzo dziękuję w takim razie. Bardzo dziękujemy, naprawdę bardzo interesujące. Z mojego punktu widzenia to zupełnie jest to nowość. Dobrze. Prosiłabym o oddanie hosta, jeśli mogę. Hostować się. A gdzie to mam zrobić? Niestety nie wiem. Okej, kto wie. Musisz otworzyć, Agnieszko, Participants. Tam znaleźć Justyna Dziuma. I make host chyba. Make host. Jasne, dobra. Super. O, dobrze, bardzo dziękuję. Super, naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję. No mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. No i teraz poprosimy w takim razie, pytanie, czy są pytania? Las rąk. Dobrze, to... Ja mam pytanie. Jeżeli można. Proszę. Tak. Agnieszko, chciałbym, żebyś, jeżeli możesz, powiedziała kilka słów, jak te techniki wspierają właśnie osoby, które cierpią albo na pewne zaburzenia związane ze stresem, czy napady paniki, bądź jakieś zaburzenia lękowe. Bo podejrzewam, że te ćwiczenia również można by wykorzystać w chórze do pracy z tremą związaną z występem. To oczywiście wszystko zależy od tego, jaką ma ktoś gotowość do takiej rutyny, tak? No bo musi rzeczywiście jednak pracować codziennie, no tak, jest to zalecone, żeby zmienić sobie nawyk oddychania, tak, żeby przestać właśnie tak nagle gdzieś tam no, reagować, nie, tutaj powiedzmy, nawet tak oddechowo.
Ja myślę, że można na przykład sprzedać parę takich właśnie ćwiczeń, jak chociażby to, które jako drugie prezentowałam, czyli właśnie to takie przerwy w oddychaniu cyklicznie. One są na przykład stosowane przy ataku astmy, tak żeby powstrzymać ten kaszel, ten atak. Więc na przykład zamiast komuś mówić, uspokój się, usiądź, oddychaj głęboko teraz tak i zhiperwentyluj się, to jest już oczywiście w nawiasie ode mnie, to można na przykład powiedzieć, postaraj się bardzo delikatnie nabierać powietrze i bardzo delikatnie je wypuszczać i dać organizmowi sygnał, nic się nie dzieje, nie ma zagrożenia, nie? Bo jakby w tej metodzie no jest też podkreślane to, że my jesteśmy w takich sytuacjach stresowych bardzo często i nasz organizm troszeczkę potem jest zdezorientowany, bo on dostaje sygnał i podwyższa sobie hormony stresu, bo dostaje, że jest sytuacja stresowa, a potem ani nie walczymy, ani nie uciekamy. I on wtedy jest zdezorientowany, no zaraz, moment, przecież był sygnał, że walczymy, a nie walczymy, ja dalej siedzę. Siedzę, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, więc właśnie może tak jakoś to przestawić na to, że spróbuj uspokoić się oddechem, ale nie bardzo dużo łapiąc go i tam ten tlen niepotrzebnie podwyższając, tylko dając organizmowi taką przestrzeń do tego, że on poczuje brak jego troszeczkę, nie? Znaczy brak powietrza i będzie po prostu naturalnie wtedy miał taką sytuację, że mu się będzie regulować ta gospodarka, tak? Wtedy cała i się będzie uspokajał ten człowiek.